Dzień dobry. W dzisiejszym programie samorządowym wiceprezydent Adam Mytych o pływalni Aquavit i dofinansowaniach z Polskiego Ładu. Panie wiceprezydencie, komisja związana z pływalnią Aquavit zakończyła swoje prace i przygotowała raport. Chciałabym usłyszeć wnioski, jakie zostaną przedstawione również panu prezydentowi. Tak, ta komisja powołana przez prezydenta Łukasza Borowiaka zakończyła swoją pracę. Mamy konkretne propozycje dla prezydenta do przeanalizowania odnośnie, to są takie propozycje, które miałyby po pierwsze usprawnić realizację tej inwestycji, tej przebudowy czy modernizacji, a po drugie miałyby stworzyć dobre podstawy do mądrego, dobrego gospodarowania czy zarządzania tego operacyjnego, gdy już ta przebudowa zostanie zrealizowana. Chociaż temat jest bardzo, bardzo trudny. Nasza komisja głównie, tak mówiłem już chyba raz, zajęła się tą sferą, jakie funkcje, jaka ma być główna idea modernizacji tego obiektu. I już powiedziałem kiedyś, że głównie chodzi o to, aby to był obiekt, który będzie służył aktywności fizycznej i jakby zmiany stylu życia mieszkańców Leszna. I tych małych, i tych niedorosłych, jak i tych dorosłych. To jest główny cel. Ale oprócz tego chcemy, żeby ten obiekt, w tym obiekcie były przewidziane również inne funkcje, funkcja rekreacyjna, funkcja edukacyjna. Zgodnie z porozumieniem ze spółką Centrum Hotele i Konferencyjną, tą spółką mamy pewne uzgodnienie odnośnie też zachowania chociażby funkcji sal konferencyjnych i chcemy to zachować. Oczywiście ta sala nie musi być ciągle konferencyjna, tam mogą się odbywać inne eventy i inne projekty mogą być realizowane. Zalecamy prezydentowi też, aby tak powiedziałem, powołał osobę, która będzie od samego początku jakby czuwała i będzie uczestniczyła w tym procesie przygotowania i realizacji inwestycji, że jeżeli i przewidujemy, dobrze byłoby, gdyby taka osoba również była tą osobą, która gdy już ten obiekt będzie zmodernizowany, zrewitalizowany, żeby ona była tą osobą, która będzie zarządzać tym obiektem. Jako osoba, prawda, pracownik MOSiR-u lub może być może jako osoba, która będzie zarządzać spółką, która dostanie ten obiekt na przykład do jako majątek i będzie operacyjnie, prawda, sprawować pieczę nad funkcjonowaniem tego obiektu. To nie jest rozstrzygnięte, nad tym będziemy się zastanawiać, czy prezydent będzie się zastanawiał i podejmie stosowne decyzje, bo takie są sugestie członków komisji, prawda? Bo ludzie, którzy w biznesie, członkami komisji nie byli tylko urzędnicy, byli ludzie, którzy budują, realizują tego typu obiekty, nadzorują realizację tego typu obiektu, jak i ludzie, którzy mają dosyć sporo doświadczenia w biznesie. Także takie są wnioski, takie są propozycje tego zespołu. Protokół, jak prezydent wróci z urlopu, będzie miał na biurku i jednocześnie, niezależnie od tego, w zasadzie przystąpiliśmy do zrobienia tak zwanego opisu przedmiotu zamówienia, bo chcemy jak najszybciej zlecić przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, aby można było, jeżeli będzie taka możliwość, być przygotowany do zgłaszania, do finansowania zewnętrznego, do wsparcia zewnętrznego na realizację tej inwestycji, bo sam samorząd Leszna, sam budżet Leszna prawdopodobnie nie będzie w stanie w najbliższym czasie dźwignąć takiej inwestycji samodzielnie. Właśnie poruszył pan temat, pytanie, które najczęściej pada, jeżeli mówimy o Aquavicie, mówię oczywiście, pada wśród mieszkańców Leszna, skąd wziąć pieniądze na remont pływalni i jej ponowne funkcjonowanie? Czy już są rozważane jakieś pomysły, jeżeli chodzi o zewnętrzne dofinansowanie? Jest taki program rządowy w ramach Polskiego Ładu, program inwestycji strategicznych i wiemy, że w tej chwili jest pierwsze rozdanie, że tak powiem, pierwszy jakby etap wdrożony składania wniosków i ma być drugi etap. Ma być, powtarzam, nie wiem czy będzie, to zależy jak będzie wyglądać też rozdanie pierwszego etapu, jaka pula środków będzie wykorzystana. A tak naprawdę to będziemy o tym wiedzieć, ja uważam, gdzieś 8-9 miesięcy po rozstrzygnięciu
po rozdaniu pierwszego etapu. Z uwagi na pewną logistykę, którą ten program zawiera, i wtedy będzie wiadomo, czy są jeszcze wolne środki, czy będzie drugie rozdanie. No i nie mówiąc o tym, że ten program Polski Ład musi w Unii Europejskiej, przez instytucje Unii Europejskiej zyskać akceptację i on musi być rzeczywiście wdrożony. I chcemy, aby ta inwestycja w formie przebudowy akwawitu była finansowana z tego typu programu rządowego, bo to są programy w mojej ocenie, gdzie można uzyskać największe dofinansowanie, po pierwsze. Po drugie, są to relatywnie łatwiejsze programy do napisania, do rozliczania i stąd takie nasze wnioski, które też są w tym protokole naszym do prezydenta, gdzie wyraźnie mówimy, że realizacja tych naszych postulatów będzie uzależniona od tego też, czy będziemy korzystać z programu i z jakiego programu. Czy to będzie program rządowy, czy to będzie program typowo w ramach WRPO, na przykład dla Wielkopolski. Bo tutaj dofinansowanie, skala dofinansowania będzie na pewno mniejsza. Jeżeli chodzi o sam protokół, czy protokół trafi tylko i wyłącznie na biurko prezydenta, czy będzie również do wglądu przez opinię publiczną na biuletynie informacji publicznej? O tym zadecyduje prezydent. No, my jesteśmy, funkcjonujemy w formule dość otwartej, że tak powiem, także myślę, to prezydent podejmie decyzję, jak wróci. No nie ma nic takich, nie ma tam rzeczy bulwersujących. Oczywiście każdy może będzie mógł sobie wyrobić opinię na ten temat, czy my słusznie, czy nasze postulaty są słuszne, czy nie. Czy zawężamy, prawda, funkcję obiektu, czy niepotrzebnie rozszerzamy. Są to zawsze, że tak powiem, oceny subiektywne nie muszą się pokrywać z wnioskami komisji. Skoro jesteśmy przy temacie dofinansowań i oczywiście programie Polski Ład, to wiem, że na ten temat również ma pan parę informacji do przekazania. Chodzi o projekty, które zostały przez miasto Leszno zgłoszone. Tak, w ramach tych inwestycji strategicznych do Banku Gospodarstwa Krajowego, bo on jest tutaj tą instytucją, która jest operacyjną w ramach tego programu, złożyliśmy trzy projekty dofinansowania. Projekt przebudowy ulicy Towarowej wraz z węzłami przesiadkowymi. Niezwykle istotny projekt w mojej ocenie dla tego układu komunikacyjnego miasta. Złożyliśmy projekt przebudowy, modernizacji hali Trapez i projekt związany z tym, na co mamy też koncepcję, przebudowy Nowego Rynku i placu Metzinga. Są to trzy projekty, tak szacowane na dzisiaj koszty realizacji tych projektów to jest około 57 milionów, z czego liczymy, że jakby one były przyjęte, dofinansowanie byłoby na poziomie 52 milionów około. Oczywiście trudno przypuszczać, że otrzymamy wsparcie wszystkich trzech projektów, bo konkurencja będzie olbrzymia, bo skala dofinansowania jest bardzo duża. Na projekt na przykład ulica Towarowa, to jeżeli byłby przyjęty, to byśmy dostali 95% dofinansowania. Na te dwa pozostałe 90% dofinansowania. Także tutaj żaden z samorządów, myślę, Wielkopolski, nie tylko Wielkopolski, nie pozwoli sobie na to, aby nie próbować zyskać wsparcia inwestycji, a w każdym samorządzie takie potrzeby występują. Także to będzie to rozstrzygnięte, przypuszczamy, przez komisję. Ja myślę, że koniec września, początek października. Później ta lista tych inwestycji, które będą dofinansowane, będzie ogłoszona. Każdy z samorządów otrzymuje tak zwaną promesę wstępną. Następnie w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania promesy wstępnej musi być uruchomiona procedura przetargowa na platformie zakupowej, jak wiemy już dzisiaj.
I jeżeli będą rozstrzygnięte przetargi, no to te projekty będą dofinansowane. Jeżeli ktoś nie zdąży, no to podejrzewam, że będzie z listy skreślony po prostu i będzie ta pula wolnych środków do wykorzystania w drugim rozdaniu. I dlatego mam nadzieję, że będzie drugie rozdanie, nie tylko dlatego, że nie będzie tyle wniosków, ale że może te wnioski nie skonsumują tej puli. Nie wiemy po prostu na dzisiaj jakiej skali, ile jest tych wniosków, na jaką wartość opiewają. Dzisiaj te wnioski są gromadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin składania został przedłużony do 15 sierpnia. Także tutaj jakichś informacji takich istotnych, ważnych, tych jakby z naszego punktu widzenia nie mogę podać. Natomiast jeżeli będzie druga pula rozdania, to my chcemy być gotowi właśnie z akwawitem, bo to byłaby wspaniała rzecz, gdyby się udało już teraz uzyskać wsparcie finansowe. Plus już też mówiłem o tym, chcielibyśmy złożyć wniosek na finansowanie tak zwanego kolektora gronowskiego odcinka deszczowego, bo on ma jakby złagodzić, co najmniej poważnie złagodzić albo zlikwidować tę kwestię zalewania przez wodę opadowej nieruchomości w Gronowie. Wrócę jeszcze do tematu nowego rynku i placu Meciga. Jednym z wymogów zgłaszania projektów do Polskiego Ładu była gotowa dokumentacja projektowa, prawda? To my mamy tą koncepcję. Jest gotowa koncepcja, natomiast o ile pamiętam, ta koncepcja pochodzi sprzed kilku lat. Wtedy był robiony konkurs na ten temat. Ostatnimi czasu bardzo gorącym tematem jest kwestia betonowania rynków i żeby od tego odchodzić. Jak wyglądają te projekty, jak obstawiamy zieleń? Wiemy, że nowy rynek to jest w tej chwili betonowy plac. Co w tym kierunku? No to jest ten temat betonowania powierzchni. To nie jest nowy temat. Właśnie to jest temat, który w zasadzie teraz odżywa, bo wszyscy dyskutujemy, jak to się dzieje, że jesteśmy zalewani. A jesteśmy zalewani właśnie z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest skala zjawisk atmosferycznych, olbrzymiej ilości wody, jaka nam leci z nieba, że tak powiem. Drugi powód to jest właśnie betonowanie miast, prawda? Chociaż my mamy w naszych planach miejscowych, mamy parametry zabudowy, parametry powierzchni biologicznie czynnej, czyli ta, która miałaby przyjmować, nie powodować spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, bo część miasta, jak wiemy, kieruje wody opadowe do kanalizacji ogólnospławnej. To jest podwójna nieprawidłowość. Raz, że ta woda tam leci, a dwa, że to jest kanalizacja ogólnospławna i ta spora jeszcze ilość wody, chociaż już dużo mniejsza z uwagi na kolektor wschodni, jest, że tak powiem, przerobiona przez instalacje naszej oczyszczalni ścieków. To jest niepożądane, nieprawidłowe w pewnym sensie, bo ta woda deszczowa nie powinna tam spływać na urządzenia, na oczyszczalni ścieków, ponieważ one są niepotrzebnie obciążane, eksploatowane, bo to trzeba przerobić, bo to trzeba, prawda, przepompować i to i tak leci w sumie do rowu polskiego, a to nie jest to, co chcemy, żeby się działo z wodami opadowymi. Dlatego będziemy robić konsekwentnie kolejne etapy programu gospodarowania wodami opadowymi, z tym, że ten program chcemy troszeczkę zmodyfikować. Już minęły sporo lat, jak on powstał. My na tej podstawie zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Plus już był jeden element dodatkowy, jak wiemy, do nieruchomości PKP, jeśli chodzi od ronda naszego przy księdza Popiełuszki Mickiewicza, prawda? I to jest taki nowy element. Natomiast chcemy ponownie rozpatrzyć zakres rzeczowy tego programu. Czekamy na ofertę ze strony autorów tego programu i chcemy ten program zmodyfikować, chociażby w zakresie tych zbiorników tych przytrzymujących wody opadowe, średnic, które były wtedy zaprojektowane. No, na pewno wymaga to ponownej analizy, przeliczeń i
mam nadzieję, że to szybko zrobimy. A niezależnie od tego, możemy, jak będziemy mieli środki, robić kolektor gronowski. Podjęłam ten temat dlatego, że sama ta część miasta, w której znajduje się Nowy Rynek czy Plac Metzinga, charakteryzuje się tym, że jest tam dosyć dużo betonu, prawda? Tak, ale jeszcze jeden temat. Mamy uchwałę Rady Miasta, tak wiele osób zapomniało, z której wynika, że miasto może dofinansowywać takie mikro, że tak powiem, instalacje w zabudowie jednorodzinnej czy zabudowie szeregowej, które by jakby zatrzymywały spływ wód opadowych. I myślę, że w tym kolejnym budżecie, który będziemy tworzyć, musi być jakaś kwota większa niż dotychczas, która wesprze tego typu inicjatywy, że mieszkaniec powie, ja nie będę się podłączał do kanalizacji deszczowej mojej nieruchomości, ja zrobię sobie instalację, która zatrzyma te wody opadowe na mojej nieruchomości. Zresztą bardzo często, jeśli chodzi, jak wydajemy warunki realizacji inwestycji dla inwestorów, chociażby w strefie inwestycyjnej, to my również sugerujemy nie odprowadzanie wód do kolektorów deszczowych, tylko robienie takich zbiorników, które mają magazynować i potem mogą służyć do, i tam następuje tak zwane rozcieńczanie, czyli wchłanianie wód opadowych do gruntu, przez grunt. Oczywiście nie w każdym miejscu jest to realne, bo to zależy od tej struktury geologicznej w danej lokalizacji. Wiemy, że miasta muszą zacząć nadążać za zmianą klimatu, w związku z czym zatrzymamy nasz temat zieleni i betonozy na ten moment w tym miejscu. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.